U Blacka nie może zabraknąć filmu z Junakiem 123, przerobionego przez Maxa. Max, kurde, powiem ci generalnie tak. Generalnie był to naked. Został przystosowany do takich jazd właśnie turystyki, nie? Żeby się nim poruszać, nie? Na dalsze trasy. Przemierzać kilometry. No, co mi się udało w nim zrobić? No to pozakładałem gmole, handbary, dodatkowe światła, wyższą owiewkę, zmieniłem lusterka, dołożyłem mu wentylator, choć nie wiem, czy on jest tutaj potrzebny, ale zawsze, w wiesz, temperaturach można go użyć. Czasami będziecie jechać w 30 stopni. Może tak być. Asfalt ma 60. Może tak, wtedy się przegrzewa, prawda? Tak. Z dodatkowych rzeczy jeszcze założyłem, tak, wiadomo, ładowarka, wyświetlacz temperatury chłodzenia silnika, temperatury na zewnątrz, ładowania. Na z tyłu to dołożyłem mocowanie sak, kufrów, bo mam i sakwy, jak mi pasi, to zakładam sakwy. A jak nie, to kufry. A jak kufry. Mi to nie pasi, to ściągam i jeżdżę bez. Jeździsz bez. Zmieniłem akcesoryjny tłumik w nim. No właśnie, tłumik petarda jest, Honda, jest. Tłumik jest Honda jakieś 400, chyba 40 czy coś takiego. Dużo przeróbek było? Nie. Nie? Żadnej, tu ta sama średnica była nawet. Wszystko. Nawet była ta sama średnica na opasce. A wcześniej miałeś, no, od tego oryginalny, miałeś? Nie? Oryginalny był, ale on wiadomo jak to przy 125. Pyrczy, bo pierdzi. A ten już trochę inaczej. Trochę inaczej ma tą barwę tego głosu, nie? I co, wysoko się siedzi? Teraz jeszcze założyłeś tą poduszkę? To taka. Jeszcze dłużej jest? Jest trochę wyżej. Handbary, powiem ci, kozackie. No jest, no na chłodniejsze dni, jak się jeździ do jesieni, będę. Tak. W tamtym roku tutaj chyba do października, czy ostatni kurs zrobiłem chyba w listopadzie, nie? No to fajnie działa, osłania to jednak, nie? Dłonie. Powiedz, ile przejechałeś nim już? Ja nim zrobiłem około chyba 6 tysięcy, bo ja go mam trzeci rok. Powiem ci, no wygląda to jak jakiś naprawdę duży enduro. 3 lata temu kupiłem, mówię, kupię, bo fajna cena za niego była, gościu przywiózł, wsiadłem, przejechałem się, no dobra, kupię, wezmę, no i tak jeżdżę nim. Olej, co jaki czas wymieniasz? Ja tak zmieniam co 1500 w nim. O, tak, to tak, szybko. Tak, szybko. 1500, no bo niby tak zalecają, nie? A powiedz, jakie jest spalanie? No, tak obładowany jak jesteś. Teraz mniej więcej wyszło gdzieś około 2 litry 600. No to jest spalanie na te czasy. Przy tych mniejszych pojemnościach to jest właśnie, to robi to robotę. Można jechać w trasę, kosztami się nie przejmować. Absolutnie. No tak. A jak będziesz miał większą pojemność, to tam się już tankuje. Sam możesz tak o tym powiedzieć, no nie? Wiem. To już litra trzeba wlać. Tak. Jednak oszczędność jest. No jak jechałem. Zajedzie się wszędzie. Tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Tylko chcieć. Chęci. I pojemnik na klucze. Trochę pomysłu na siebie i na wyjazd i można podróżować. Pojemnik na klucze? A, nie wiedziałem. No jest tam na jakieś tam klucze w razie W, jak się to mówi. Żeby naciągnąć łańcuch. No tak, no. W Chińczyku zawsze może się coś tam poluzować. Tu jest zmieniony łańcuch, tu jest wszystko japońskie, Dida pozakładane. Dida założyłeś, tak, zębatki. Tak. No to słuchaj, Janonek, zobacz. Od razu wywaliłem. Też zmieniaj. Tylko Dida założyć, ewentualnie RK. To przynajmniej się nie naciąga, nie? Raz naciągnę i ma święty spokój. Tak, też mu polecałem właśnie, żeby zmienił to wszystko. Nie ma sensu na oryginalnych jeździć. Tak, bo to gumowe jest, nie? Że się naciągają. A powiedz, a to dostałeś w oryginale, czy nie, to? Nie. Nie. Gmole musiałeś co, dorabiać? Kupiłem. Gotowe. I pasowało wszystko, czy mu? No Tak. Mocowanie kufru czy sakw musiałem sam zrobić. Mhm. Sam. To jest w ogóle generalnie składa bagażnik. Pociąłem i dorobiłeś. Pospawałem tak trzeba. Można. Trzeba mieć tylko sprzęt, trzeba chcieć no. Do tego. Wszystko można zrobić. Jeśli się umie i potrafi i chęci do tego, to można bardzo wiele zrobić. No słuchajcie, no powiem wam, no na bogato. No Junak na bogato. Ja po prostu, ja nie dowierzałem. Jeździ. Ten błotnik jest oryginalny? Tak. Ten oryginalny, tak, ten jest dołożony. Ten jest dołożony.
Junak. Nie no, naprawdę. Petarda. Sprzęty jeżdżą. No. Jakbyś tak jechał ulicą, miałbym. No, ale musicie dbać o to, tak, niestety. Tak, sprzęta trzeba dbać. Musicie dbać. Jak się dba, tak się ma. Tak. Tak jest. O to dzięki, Bax, dzięki, że pokazałeś. Może byś odpalił jeszcze, co? No mogę odpalić. No, na możecie tym wydechu. Posłuchać. Na tym wydechu od fundy. Możecie posłuchać. Może małą rundkę byś zrobił, to nagram cię. Kawałeczek, jak to tak. To będziemy musieli. Ktoś będzie musiał wziąć kask. Czesław. Czesiu, weźmie. Kurde. Adventure, normalnie adventure. Pięknie. Nawet ci się tutaj to kręci też na wietrze. No i bardzo dobrze. Nie, no ładnie chodzi, ładnie chodzi. Bardzo fajnie brzmi na tym wydarzeniu. Tak. Całkiem inny dźwięk. Bo na oryginalny to tak byście powiedzieli, że no taki. A tak to. No. No to ma jeździć. Zabawienia, bo jest zmieniony gaśnik. O, tak, gaśnik masz. Jest pompka przyspieszająca i to robi całą robotę. Czyli nie ma zabawienia żadnego? Nie ma, tu gaśnik od razu poszedł wek. I tak trzymać. Trzeba chcieć i trochę poświęcić czasu na to i pieniędzy, nie? Bo wiadomo, wszystko kosztuje, nie? No. Części są obecnie. Ale można. 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 To co, życzymy wam szerokości. Tak jest. Dzięki, że pokazałeś nam Junaka. Na razie. Na razie. Cześć. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.